Cześć! Witajcie detailingowy dziadzia, mały Bączek od Nanolexa Glass Polish. I teraz tak, co do produktu. Tam go już mało zostało. Pojechałem w nim wszystkie szyby w Skodzie, którą robiłem. Nie wiem, czy pamiętasz, czy nie pamiętasz. Co tu jest, kurczę, na tym aucie? Znalazłem rycę. Wszystkie szybki w Skodzie tym pojechałem. Od A do Z, że tak powiem. I teraz tak, co do produktu. Jeżeli chodzi o filc, chciałem sprawdzić, czy usunie jakieś rysy. Minimalne, drobne rysy usuną, ale to myślę, że to jest zasługa filcu. Kolejna rzecz. Nie lubi się z filcem. Nie, w ogóle ja nie lubię nim pracować maszynowo. On troszeczkę mi przypomina Shiny Garage. Jest taki tłustawy. Ale zbiera lepiej niż Shiny. Znaczy zbiera ogólnie fajnie. Ja fajnie się nim pracuję ręcznie. Jest taki... takie masełko, tak jakby był jakąś, jak z pastą jakby był, naprawdę fajnie i fantastycznie zbiera. Takie osady były na tej Skodzie, nie wiem, myślę, że właściciele możliwe, że za bardzo nie zwracali na to uwagi, które widać, że siedziały już długo, zebrał ręcznie, fantastycznie. Gąbeczka, ten fajny taki uchwycik na gąbeczkę, chwilę machania, perfekcyjnie i tak go widzę. Maszynowo jest tak, że szybko się kończy, jak dorzucisz wody, to chlapie. I jak dla mnie, no ciężko, ciężko. Całą Skodę objechałem i nie mogłem go wyczuć. I ewidentnie, jak dla mnie, produkt stworzony do zabawy ręcznej. Ręcznie naprawdę fajnie mi się nim czyściło. I teraz tak, wymywanie tego produktu jest upierdliwe. Jest upierdliwe, on jest taki tłusty, kurczę, jak maszynowo pojechałem, nie mogłem go wymyć. Nawet mój kochany GS-ik nie dawał rady. A ręcznie nie było problemu. Ręcznie, w miarę dobrze, ale i tak wymywa się średnio. Nie jest to mistrz wymywania. Wiesz co, mam mieszane uczucia co do tego produktu. Mam mieszane uczucia. Nie jest to produkt, który jest taki, można powiedzieć, bezproblemowy, że przetrzesz sobie cyk, cyk, cyk i zapominasz. Nie, tu trzeba się troszeczkę przyłożyć. Ale zbiera fajnie, naprawdę. Zbiera fajnie. Maszynowo, jak dorzucisz, pochlapiesz trochę, też zbiera naprawdę ciężkie osady. To nie jest tak, że... słabo czyści, on bardzo dobrze doczyszcza, z tym, że nie jest taki bezinwazyjny, można powiedzieć, tak, znaczy bezinwazyjny. Jest upierdliwy, o, tak troszeczkę. Jest upierdliwy z tego względu, że trzeba pilnować, żeby, bo się szybko kończy, żeby dorzucać mu troszeczkę wody, jak dorzucić za dużo, to chlapie i tak ani go pałą, ani go kijem. Bynajmniej ja osobiście nie mogłem go wyczuć. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, do aplikacji ręcznej jest fantastyczny. O, jeszcze mi upadł. Kurczę, zmęczony jestem cały dzień grzebania przy aucie i na koniec stwierdziłem, że coś nagram i skupić się nie mogę. No dobra, z mojej strony wsłuchaj to wszystko. Serdecznie pozdrawiam Jakuba z Nanolexa. Produkt dla mnie średniak. Średniak z tego względu, że troszeczkę trzeba się przy nim pobawić. Trzeba się pobawić. Najgorsze jest to wymywanie chyba. Tak, jak wejdzie gdzieś w zakamarę, to się i ciągnie, co wymyjesz, to znowu mazy, także kurczę, taki tłuścioch. Tłuścioch i tutaj jednak, jeżeli chodzi o takich zawodników, to Sofcik i Autoglym, rewelacja. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!